Cześć, mam na imię Kaśka. Koleżanka mówiła wam o ruchu. Tak, właśnie, wykonałam ruch kilka lat temu. Byłam osobą katolicką, chodziłam do kościoła, bo tak chodziła moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek. Ale czy to było tak rzeczywiście, co mi pomagało w ogóle? Po prostu coś we mnie pękło, coś brakowało. I gdy zachorowałam i wołałam do Boga i prosiłam Go, Boże pomóż, usłyszał mnie. Przyszła do mnie koleżanka właśnie z tego kościoła. Pomodliła się o mnie. I wiecie, ta choroba, o której praktycznie nikt nic nie wiedział, bo to była neuralgia nerwu trójdzielnego. I najpierw spędziłam u dentystów masę godzin, żeby mi pomogli z zębami. Kilka zębów nie mam przez to. Dopiero jedna dentystka powiedziała mi, że to jest neuralgia, że muszę iść do neurologa, a nie do dentystów. A ból był niemiłosierny. Tak mnie bolało, żadne przeciwbólowe mi nie pomagały. Poszłam do neurologa i stwierdził, że to choroba nieuleczalna, że będę wiecznie tak cierpieć. Zawołałam wtedy do Boga i powiedziałam, Boże, dlaczego ja mam tak cierpieć? Ja mówię, czym ja na to zasłużyłam? Modliłam się praktycznie co wieczór do Boga. I wreszcie przyszła do mnie koleżanka z tego kościoła, położyła ręce na mnie i pomodliła się o mnie. I wiecie, już nie musiałam używać tyle proszków przeciwbólowych. W ogóle ból zaczął ustępywać. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe. Tyle razy, tyle lat chodziłam do kościoła i nic. A tu ona przyszła, powiedziała, że jest z kościoła chrześcijańskiego, pomodliła się i ból ustępuje. I wtedy właśnie wykonałam ten ruch. Poszłam zobaczyć, co to jest za kościół. I wiecie, do dziś jestem w tym kościele. Jestem szczęśliwa i jestem osobą, która praktycznie wygrała los na loterii. Bo ból nie gości już w moim życiu. Jestem po prostu zdrowa. Mogę wam to zaświadczyć, mogę wam to powiedzieć, że właśnie najważniejsze w życiu jest wykonanie ruchu, pierwszego ruchu, ruchu w wierze. Tyle lat się modliłam i nic, a tu nagle otrzymuję życie. To jest naprawdę coś wspaniałego. To jest coś, co no nie da się tego wytłumaczyć wam, jeśli sami tego nie doświadczycie. Uwierzcie mi, wiara nie jest dziedziczona. To, że moja mama była katoliczką, ojciec, modlili się, dziadkowie, nie odziedziczyłam po nich wiary. Wiarę musisz sam mieć, sam z siebie wydobyć, a nie, że ktoś tam, że musisz chodzić do kościoła, bo babka chodziła. Nie, wiara to jest to, co ty masz w środku, w sobie, to, w co wierzysz. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę, że jest prawdą, drogą i życiem. I właśnie On mi dał życie. Jestem osobą szczęśliwą. I zachęcam was, żebyście wy też zaczęli wierzyć. Bo nie znacie dnia ani godziny. Każdy myśli, że jeszcze ma czas. Kochani, nie macie czasu. Wy tylko możecie powiedzieć, mam czas. A tak naprawdę? Czy wiesz, co cię spotka jutro? Nie czekaj na to, że będziesz mogła się wymodlić na stare lata i codziennie chodzić do kościoła. Nie czekaj na to. Po prostu zacznij szukać Boga. A jak zaczniesz Go szukać, to wszystko dostaniesz. Dziękuję.